II wojna światowa dobiega końca. Niemcy krok po kroku wycofują się z okupowanej Polski. Jedni, zapatrzeni ślepo w potęgę Führera, nie wierząc w klęskę, do ostatnich dni szukają cudu, który odwróci losy wojny. Inni w pośpiechu kradną i ukrywają zagrabione w okupowanej Europie bogactwa, by bezpieczniej powrócić do życia po upadku. Jedni i drudzy pozostawiają po sobie tajemnice. Tajemnice niewyjaśnione do dziś. Koniec 1944 roku Niemcy zaczęli gromadzić we Wrocławiu zasoby dolnośląskich banków, depozyty ludności cywilnej i zakładów jubilerskich oraz walory dewizowe różnych instytucji. Wszystko złożono we wrocławskim prezydium policji. Znalazło się tam kilka, może kilkanaście ton bankowego złota w sztabkach i srebra. Było to 56 hermetycznie zamkniętych skrzyń. Każda ważyła od 50 do 300 kg. Kiedy do Wrocławia zbliżała się Armia Czerwona, wydany został rozkaz przetransportowania depozytów bankowych w głąb Rzeszy. Pieniądze, kosztowności i złoto miały trafić do kilkunastu wagonów towarowych pociągu, który rusza z Wrocławia w kierunku Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Ostatnia zapisana informacja mówi, że pociąg dojechał do Siebodzic, wyjechał, a do Wałbrzycha ten złoty pociąg nie dotarł. I na 61,8 km od Wrocławia wyparował, zniknął z powierzchni ziemi. Według relacji dwóch kobiet mieszkających w latach 40. w Świebodzicach, od linii kolejowej Wałbrzych-Jelenia Góra odchodziło tajemnicze odgałęzienie. To był wjazd do tunelu. Nazywałyśmy go bunkrem. Czasami wchodziłyśmy do środka, ale nie zapuszczałyśmy się daleko. Bałyśmy się. Pamiętam też, że do tunelu prowadziły tory. Tunel ów miał prowadzić do podziemi zamku Książ, który nosił wówczas nazwę Fürstenstein. W związku z tym, że te podziemia swoją wielkością rozprzypominają dworce kolejowe, jednoznacznie tutaj się w tym kierunku można iść i można powiedzieć, że być może od trasy kolejowej prowadzącej od Wrocławia do Wałbrzycha biegną jakieś odcinki tuneli, które by były skierowane bezpośrednio do zamku. Zbudowany na skalistym wzgórzu, otoczony z trzech stron wąwozem rzeki Pełcznicy, zamek Książ jest największą taką budowlą na Dolnym Śląsku. Został wzniesiony w XIII wieku przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. Później kilkakrotnie zmieniał swoich właścicieli, by w 1509 roku stać się dziedziczną własnością rodu Hochbergów. Najbardziej znaną właścicielką zamku była niewątpliwie księżna Daisy von Pless, Angielka uchodząca w swoich czasach za najpiękniejszą kobietę w Europie. Jedyną panią na zamku stała się niedługo po zakończeniu I wojny światowej, kiedy to rozpadło się jej małżeństwo z pochodzącym z rodu Hochbergów Henrykiem XV. W 1938 roku pierworodny syn Daisy i Henryka, Jan Henryk XVII, wyemigrował do Anglii, gdzie wstąpił w szeregi RAF-u. Miejscowa prasa zamieściła jego zdjęcie w wojskowym mundurze. W
Wówczas to Adolf Hitler podobno dostał wielkiego ataku szału, z czego był bardzo znany, i kazał znacjonalizować wszystkie dobra książeńskie i pszczyńskie. W 1941 roku zamek Książ zostaje przejęty przez władze niemieckie. Księżna Daisy zmuszona jest przeprowadzić się do przyzamkowej willi. 2 lata później umiera. W początkowym okresie, po konfiskacie dóbr, w Książu umiejscowiona zostaje Wrocławska Dyrekcja Kolei Państwowych. W 1943 obiekt przejmuje paramilitarna organizacja TOT. Wówczas to z rozkazu gauleitera Dolnego Śląska Karla Hanke zamek wraz z przyległymi obszarami otoczony zostaje gęstymi zasiekami z drutu kolczastego i kordonem wartowników. Rozpoczyna się jego przebudowa, realizowana rękami więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Olbrzymie prace wykonuje się w podziemiach zamkowych. Przed wejściem do zamku wydrążony jest ogromny szyb. Otóż on ma 12 metrów szerokości, 6 metrów długi i 55 metrów głęboki. Szyb ten ma łączyć 2 części zamkowych podziemi. Pierwszą, znajdującą się na poziomie 15 metrów pod powierzchnią ziemi, pod bryłą zamku, i drugą, usytuowaną na głębokości ponad 50 metrów, poniżej poziomu dziedzińca głównego. Ogólnie powstaje około 950 metrów wyrobisk o powierzchni 3200 metrów kwadratowych i kubaturze 13 tysięcy metrów sześciennych. Ogromne podziemia o zagadkowym przeznaczeniu. Nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące tego, co tutaj miało się znajdować. To, co wiemy, to są tylko w dużej mierze spekulacje. Miały się tutaj znajdować pomieszczenia dla Hitlera, dla Göringa i dla innych dostojników III Rzeszy, łącznie ze sztabami. Bundesarchiv, dokument NS6/450. Plan zapotrzebowania na pokoje w zamku Książ. Führer. Pokój do pracy. Pokój reprezentacyjny. Sypialnia. Jadalnia. 3 apartamenty dla towarzyszących Führerowi feldmarszałków i ministrów. 20 pojedynczych pokoi, sypialnie i salony dla adiutantów, lekarzy i eskorty Führera. Choć z tego znajdującego się w archiwach niemieckich dokumentu wynika, że na zamku miała znajdować się kwatera naczelnego wodza III Rzeszy, wielu znawców tematu uważa, że jest to mylna hipoteza, a dokument przedstawia tylko jedno z założeń wykorzystania zamku Książ. Założenie, które jednak nigdy nie zostało wprowadzone w życie. Nie nadawało się to na kwaterę wodza III Rzeszy, ponieważ było to łatwe do zniszczenia przy pomocy jednego niewielkiego nalotu. Mógł to być jeden z setek obiektów, w których mógł wódz III Rzeszy wypoczywać, aczkolwiek nie ma żadnych namacalnych dowodów, że tak się było. Jeśli weźmiemy pod uwagę historię kwater, których zbudowano około 12 w czasie II wojny światowej, to wszystkie kwatery były surowe. Hitler nie znosił pałaców, zamków, tego wszystkiego i nie akceptował żadnych tego typu przedsięwzięć. W lutym 1942 roku doktorzy medycyny lotniczej Zygmunt Rascher, Siegfried Ruf i Wolfgang Romberg rozpoczęli w obozie koncentracyjnym Dachau trwające blisko rok badania nad zagadnieniem lotu na dużych wysokościach. Do eksperymentu wykorzystano ponad 200 więźniów, których reakcje testowano w dostarczonej z zakładu badań lotniczych z Berlina komorze ciśnień, gdzie symulowano wysokości 8, 10, 15, 18 i 21 km. Około 80 więźniów umarło straszną śmiercią podczas wykonywania tych doświadczeń. Ci, którzy przeżyli, zostali straceni przez hitlerowców. Z raportu opracowanego po zakończeniu eksperymentu korzystał w swoich późniejszych badaniach Hubertus Struckholt, ojciec medycyny kosmicznej. Również jego osobę łączy się z zamkiem Książ. O zamku Książ mówi się, że miało być to laboratorium badawcze Ministerstwa Lotnictwa. Miano tutaj badać zachowania się organizmu ludzkiego w trakcie lotu rakietą.
ta relacja pochodzi bezpośrednio od Krzysztofa Konkolewskiego, który przeprowadzał wywiad z Strugholdem i tenże Strughold opowiedział mu taką interesującą historię. Interesowały mnie szczególnie badania drgań, jakie mogą wystąpić. Wiedziałem, że drgania będą miały znaczenie. Nasz instytut został zbombardowany, więc ewakuowano go na Śląsk. Ta miejscowość należy teraz do Polski. To był zamek baronowej. Nie pamiętam już, jak się nazywała. W 1947 roku profesor Hubertus Strughold zostaje wywieziony do Stanów Zjednoczonych, gdzie początkowo pełni funkcję współpracownika Ośrodka Medycznego Amerykańskich Sił Powietrznych, a następnie Ośrodka Medycznego NASA. W 1961 roku publikuje książkę Aerospace Medicine. Jest w niej mowa o kabinie kosmicznej, której ciśnienie jest utrzymywane i wyrównywane z zewnątrz. Tej samej, o której w swych raportach wspominali zbrodniarze z Dachau, doktorzy Rascher, Ruf i Romberg. Czy pisząc swoją książkę, Strughold mógł opierać się również na wynikach doświadczeń prowadzonych w podziemnych laboratoriach na Zamku Książ? Nie wiadomo. Wiele osób twierdzi, że jakiekolwiek miało być przeznaczenie Zamku Książ, pod koniec wojny Niemcy dołożyli wszelkich starań, aby prawda na ten temat nigdy nie wyszła na jaw. Tutaj na teren zamku sprowadzono około 200 więźniów z podobozu obozu Gross-Rosen w Cieplicach. 200 osób plus grupa organizacji TODA plus SS-mani, którzy tutaj byli, i tego właściwie jesteśmy pewni, wykonywali tylko i wyłącznie prace maskujące. Mieli na to czas prawie 5 miesięcy. Jeżeli było coś do zamaskowania, to jest właśnie ten okres i ci ludzie. I po tych osobach zaginął jakikolwiek ślad. To nie jedyna relacja mówiąca o mających znajdować się na zamku ukrytych podziemiach. Tutaj jako roczne dziecko przybyłem z rodzicami w 1947 roku. Pamiętam, że z poziomu 60 metrów, mając gdzieś 10-12 lat, schodziliśmy takimi tajemnymi przejściami, pionowe, jakieś zejścia, drabiny metalowe. I właśnie widziałem niesamowite miejsce, które miało około 100 metrów długości, z 30 metrów szerokości, około 15-18 metrów wysokości. W podziemiach zamku do dzisiaj można odnaleźć niewielkie otwory. Być może umieszczano w nich materiał wybuchowy, przy pomocy którego odstrzeliwano wejścia do korytarzy i hal. Można natknąć się na prowadzące donikąd tory kolejki, a zawały i murowane ściany utrudniają eksplorację korytarzy. Znalazły się jednak osoby, które postanowiły spróbować rozwikłać zagadkę Zamku Książ.
Na terenie zamku działa taka nieformalna grupa eksploratorów. Jest pewna grupa zapaleńców, do której też się zaliczam i próbujemy rozwiązać pewne tajemnice zamku. Mamy przekroje zamku z inwentaryzacji z 1920 roku. Mamy również inwentaryzację z roku 1960. Jeżeli nałożymy na siebie te przekroje wykonane na kalkach, to wtedy widać miejsca, których po prostu nie ma. Według planów jedno z ukrytych pomieszczeń miało znajdować się pod posadzką, w tak zwanym holu trawertynowym. W celu zweryfikowania tej informacji postanowiono dokonać tam wierceń. Uważano, że mury mogą mieć około 2 metrów grubości, jednak były dużo grubsze. I pierwsza próba przewiercenia nie udała się. Wiercenia powtórzono po 2 tygodniach przygotowań. Wtedy właśnie, po wykonaniu już 2 otworów, trafiliśmy na to duże pomieszczenie. Niewielka kamera wpuszczona w nawiercony otwór pokazała, że pomieszczenie jest prawie całkowicie zagruzowane. Andrzej Gajik nie ma wątpliwości, że konieczna jest dalsza eksploracja. Aby móc ją przedsięwziąć, zwrócono się o zgodę do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli uda nam się uzyskać taką zgodę, wejdziemy do tego pomieszczenia, po prostu je zabezpieczymy deskami, zaszalujemy, zejdziemy niżej, wybierzemy te kamienie i przewiercimy ten strop poniżej. Zobaczymy, czy tam jeszcze coś nie zostało przed nami zamaskowane. Sala znajdująca się pod holem trawertynowym to nie jedyne miejsce na zamku, które zdaniem eksploratorów kryć może rozwiązanie jego tajemnicy. Praktycznie nieprzebadana jest druga kondygnacja podziemi zamku, leżąca na głębokości ponad 50 metrów. Znajduje się tam obserwatorium Instytutu Geofizyki PAN. Ze względu na zainstalowaną w nim niezmiernie czułą aparaturę, nie ma w tej chwili możliwości eksploracji tej części zamku. Wiedza na temat przeznaczenia księża opiera się więc wyłącznie na hipotezach. Wrocław, dnia 28 września 1988 roku. Informacja dotycząca ukrycia przez hitlerowców dzieł sztuki na terenie zamku w Książu, województwo wałbrzyskie. Należy przyjąć, że podziemia w zamku Książ, w komorach, do których wejścia są zabetonowane, mogą kryć zwłoki pomordowanych Żydów, którzy pracowali do końca przy ukrywaniu wszelkich dóbr i maskowaniu schowków. Dobra kulturalne zgromadzone tu, pochodzące być może ze zbiorów francuskich, Biblioteka Narodowa i z klasztoru na Monte Cassino. Inne dobra zwiezione tu z całego terytorium Niemiec, wśród których mogą być też zbiory zrabowane w Polsce. Archiwa kompleksu militarnego Rize, budowanego w Górach Sowich. Kompleks Rize, jedna z największych zagadek II wojny światowej. Gigantyczne przedsięwzięcie hitlerowskich Niemiec, na temat którego nie zachowały się praktycznie żadne dokumenty. Setki tysięcy metrów sześciennych zbrojonego stalą betonu. Kilometry wydrążonych w masywie gór Sowich sztolni i hal. Skomplikowane budowle naziemne. Przeznaczenie obiektów Rize do dziś owiane jest tajemnicą. Jak się okazuje, w skład kompleksu mógł wchodzić zamek Książ. W dokumentach, informacjach dotyczących Rize, oczywiście Książ występuje jako jeden z elementów budowy Rize. Jeśli nawet weźmiemy pod uwagę organizację komand obozowych, to również ci więźniowie, którzy pracowali na Zamku Książ, wchodzą w komando Rize, które podlegało obozowi w Grossrodzen. Więc to jest jakby jedna całość, jedno przedsięwzięcie. Jeden z więźniów pracujących w kompleksie Rize wspominał potem, że podsłuchał rozmowę 2 Niemców, którzy twierdzili, że już wnet, albo już w tej chwili,
będzie kursował pociąg bądź inny środek podziemnej komunikacji między zamkiem a górami Sowimi. Miał to być bardzo szybki przejazd, bo rzeczywiście w linii prostej to nie jest daleko. Obiekt Rize jest obiektem typowo militarnym. To trzeba brać pod uwagę. Wobec tego nie ma on wielkiego przełożenia na Zamek Książyt. Ale to jest po prostu hipoteza, bo zawsze można powiedzieć, no dobrze, jeżeli był tam jakiś głównodowodzący tym obiektem, czy jacyś wielcy naukowcy, czy coś takiego, nie można wykluczyć, że oni właśnie stacjonowali, mieli po prostu lokale w Zamku w Książu. W Książu się mieszkało, piło, spało, a w obiekcie Rize się po prostu pracowało. Nikomu nie udało się potwierdzić żadnej związanej z Zamkiem Książ hipotezy. Nie wiadomo, czy istniał złoty pociąg i czy istniał tunel, którym miałby on wjechać pod zamek. Nie wiadomo, czy faktycznie w zamku przygotowywano kwaterę dla Hitlera. Nie wiadomo wreszcie, czy w podziemiach istniały laboratoria, w których prowadzone były eksperymenty. Zamek Książ to pytania, hipotezy, legendy. Ja mam nadzieję, że prawdę powiedzą te mury, kiedy one pokażą, czy coś jest za nimi, czy jest jakaś pustka, czym ta pustka w cudzysłowie jest wypełniona. Tajemnice dotyczące takiego obiektu jak Zamek Książ muszą mieć bardzo proste rozwiązanie. Niemcy, maskując pewne obiekty, musieli przecież sobie znaleźć drogę odwrotu. Przecież nie sądzę, żeby wracając w dane miejsce, musieli koparkami i helikopterami szarpać ziemię i wykopywać tony piasku. Musiał być w tym, mówiąc tak po bawsku, jakiś myk. I myślę, że być może ktoś na ten myk w końcu albo w Zamku Książ, albo w Górach Sowich trafi.